Cześć, witam was Energik w kolejnym Ener Flashu. Minął kolejny tydzień, mamy poniedziałek, 21 sierpnia. Już niedużo wakacji zostało, ile jeszcze? No, półtora tygodnia i do szkoły. Chociaż chyba pierwszego. Ciekawe, czy czwartego dopiero do szkoły, czy pierwszego. Akurat piątek wypada, mogliby już przedłużyć te wakacje o te 3 dni. No nie wiem. Dobra, tak czy tak, informacje z poprzedniego tygodnia, które dla was przygotowałem. Czekajcie, sobie jeszcze tutaj troszkę ustawię kamerkę. Okej. Przede wszystkim przesunięto troszkę premierę Assassin's Creed Mirage, w zasadzie o tydzień. Podobno już ma status złoty, także 5 października już będziemy mogli udać się do Bagdadu i zagrać w kolejną legendarną historię od Ubisoftu. Ubisoft też troszkę pochwalił się materiałem na temat tworzenia miasta, na temat tworzenia Bagdadu. No powiem wam, że wygląda to dobrze. No ja już jestem naprawdę, naprawdę nahypowany na tego Assassin's Creed'a. Przede wszystkim dlatego też, że się trochę za nim stęskniłem. Już minęło trochę czasu, odkąd grałem ostatnio w Valhalla i bardzo chętnie zagram sobie w tego Assassin's Creed Mirage, który jest troszkę takim powrotem do korzeni, można by rzec. Oj, przepraszam, nie wiem, wyłączył mi się aparat z jakiegoś powodu. Powrotem do korzeni, czyli tak powrotem do tego pierwszego Assassin's Creed'a. No, cały czas jestem ciekawy, jak to będzie z tą długością rozgrywki, bo wiemy, że Ubisoft przygotował Assassin's Creed Mirage jako tytuł krótszy, co, tak jak już mówiłem wielokrotnie, może faktycznie się sprawdzić i gra będzie bardziej przez graczy chętniej kończona, może tak, bo faktycznie Valhalla, żeby skończyć na 100%, to tam wymagało to sporo czasu. I miejmy nadzieję, że ten trend, który Ubisoft teraz nam zaproponuje przy okazji Assassin's Creed Mirage, będzie trendem, który się przyjmie i będą te gry przynajmniej krótsze, ale bardziej intensywne i treściwe, bo powiedzmy sobie szczerze, w większości Assassin's Creedów chyba już od czasów przygód Ezio napakowanie powtarzalnymi zadaniami pobocznymi to była ogromna bolączka serii Assassin's Creed i tak było w zasadzie aż do Valhalla. No a teraz miejmy nadzieję, że Mirage troszkę to zmieni. No też wydaje mi się, że gra będzie bardziej, znaczy nie będzie tak rozległa, bo mamy tutaj Bagdad i pewnie jakieś tam okoliczne miejscówki okalające cały Bagdad, natomiast sama rozgrywka wydaje mi się, że będzie bardziej taka skondensowana niż jak to było na przykład w Valhalla, gdzie mieliśmy ogromne tereny, zresztą podobnie było w Origins i w Odyssey, więc mam nadzieję, że wypadnie to wszystko na plus. No i powiem wam, no cóż, no zapowiada się naprawdę fajna gierka. Ja jestem naprawdę nią zajarany, nawet sobie chciałem kupić kolekcjonerkę, słuchajcie, Assassin's Creed'a, ale już chyba jej nie ma, tej z figurką, także niestety, ale jak najbardziej czekam i mam nadzieję, że Ubisoft dowiezie, musi dowieźć, bo to w końcu Assassin's Creed. Mam nadzieję, że będziemy się fantastycznie przy tym bawić. Pokazano kolejny trailer, nowy w zasadzie trailer dla Call of Duty Modern Warfare 3. Co ciekawe, gra pojawi się też na konsolach poprzedniej generacji, czyli na Xbox One i PlayStation 4. I chociaż wydaje się, że jest to takim trochę, można powiedzieć, krokiem wstecz, w mojej opinii nie do końca. Dobrze kombinują, bo jednak nadal sporo graczy te konsole poprzedniej generacji jeszcze w domach ma. A Call of Duty, a ci co mają te konsole, to jest w ogóle też ciekawe, bo to ci co mają, oni tym ludziom za bardzo, może na przykład jest spora część ludzi, którym nie zależy na przychodzeniu na kolejną konsolę, bo to są ludzie, którzy grają raz na jakiś czas, odpalają konsolę raz na tydzień na przykład. Mam kilku takich kolegów, którzy kupują na przykład jedną grę na rok. Akurat w tym wypadku jest to FIFA. I im to starcza. I oni nie muszą mieć najnowszych konsol. Grają sobie na PlayStation 4 i sobie cały czas tam w tą FIFkę pykają. Nie wiem, czy ta nowa FIFA pojawiła się też, no ale mam takich kolegów, którzy faktycznie nie dążą za nowym sprzętem i nie dążą za tym, żeby mieć najnowsze konsole w domu. I też są tacy ludzie, którzy grają sobie relaksacyjnie, na przykład w Multi Call of Duty, raz odpalają na miesiąc, raz na tydzień konsolę, żeby sobie zagrać parę partyjek. I właśnie
dla tych osób pewnie też Activision Blizzard wyciągnął rękę i wydaje Modern Warfare 3. Pamiętajmy, że w przypadku PlayStation 3 i PlayStation 4 było bardzo podobnie. Gry bardzo długo chyba wychodziły na dwie konsole, o ile dobrze pamiętam. Natomiast no, nie chcą się odcinać od tych starych konsol, no, z tego względu, że nadal wydaje mi się, że sporo ludzi je ma, więc są to tak naprawdę potencjalni kupcy, a zwłaszcza, że tych gier na PlayStation 4 jest tak naprawdę coraz mniej. No i pokazano też trailer Call of Duty Modern Warfare. Ciężko mi się odnieść tutaj, jest na pewno jakaś misja podwodna. W trzeciej części Modern Warfare, tej klasycznej, była fajna misja, kiedy wysadzało się tą bombę na tym statku i potem się płynęło na tym pontonie i wszędzie wszystko wybuchało. Pamiętam, że było to niesamowicie rajcujące. Tutaj mamy też, widzę, misję chyba odbicia kapitana Price'a z tego więzienia. Tak to przynajmniej tak wnioskuję, że to tak wygląda. Także mamy tutaj jakby te misje, które faktycznie były wcześniej, ale są jakby w nowej wersji. Znaczy powiem wam tak, obydwie części Modern Warfare, oczywiście mówię o singlu, nie mówię o multiplayerze, ale o singlu jak dla mnie dowiozły i były to naprawdę mega fajne gry. I chyba z tych wszystkich podserii Modern Warfare wypada najlepiej. Chodzi mi oczywiście o taką, można powiedzieć, podserię dziejącą się w II wojnie światowej. Tu chyba był Vanguard, który nie za bardzo wyszedł. Mamy jeszcze Black Ops, który w mojej opinii jest też mega dobrą grą, ale od czasu tego pierwszego Black Ops, czyli tego w wojnie w Wietnamie, kolejne części może już nie dorastały do, nie były tak dobre jak pierwszy Black Ops, ale były nadal w porządku. Znaczy na przykład Cold War mi się nadal był takim troszkę właśnie powrotem do tych dobrych Black Opsów. No a Modern Warfare, co by nie mówić, dowozi za każdym razem. Za każdym razem. Ciężko powiedzieć, czy te gry są lepsze, czy gorsze, bo one są w zasadzie, jak weźmiemy całą trylogię Modern Warfare, tą wznowioną, to te gry tak od siebie aż się bardzo nie różnią, chociaż pomiędzy pierwszą a trzecią częścią chyba jest 6 lat chyba różnicy, ale te gry, powiedzmy, te strzelanki są w zasadzie na jednym poziomie. Także ja uważam, że będzie na pewno mega fajna gierka. Mam nadzieję tylko, że gra będzie na płycie, a nie znowu sam instaler, bo to niestety było bardzo, bardzo niefajnym posunięciem, aczkolwiek spodziewam się, że to są marzenia ściętej głowy i będziemy znowu kupować na płycie sam instaler. Natomiast ja na pewno, ja jako zadeklarowany fan Call of Duty, oczywiście tylko singla, na pewno kupię, na pewno recenzja się pojawi, możecie się tego spodziewać. Aha, no i recenzja oczywiście Assassin's Creed'a też się pojawi, no bo jakżeby inaczej. Jeżeli chodzi o kolejną wielką grę na PlayStation, zbliża się wielkimi krokami Marvel Spider-Man 2. Wiemy już, że ma oferować dwa tryby graficzne. Jeden z ray tracingiem w 30 klatkach, drugi prawdopodobnie tryb wydajności, który będzie, miejmy nadzieję, że będzie tutaj 60 klatek stabilne. Wierzę akurat w Insomniak, że oni będą potrafili to odpowiednio przygotować, żeby było 60 klatek na sekundę. I powiem wam tutaj też taka ciekawostka, bo ostatnio nad tym się zastanawiałem. W latach 90., kiedy 90. i potem też, no w zasadzie przez całe moje studia i trochę po studiach, miałem taką fazę, że dla mnie gry musiały być odpalane na maksymalnych detalach. Nigdy nie przykładałem uwagi do rozdzielczości. Znaczy, przez długi, długi czas, nie ma się tu co śmiać, grałem w rozdzielczości 640x480, a to dlatego, że mój monitor, wtedy miałem taki monitor, który był jednym z pierwszych monitorów LCD, miał maksymalną rozdzielczość 800x600 tak naprawdę, ale 640x480 to była rozdzielczość, której zazwyczaj grałem. Trochę byłem przyzwyczajony od czasów Monstera, który w zasadzie to była jedna z dwóch rozdzielczości, które obsługiwał, czyli tam Voodoo. I zawsze odpalałem wszystkie gry na pełnych detalach. I nie chodziło, mogło działać to w 15 klatkach, ale musiało działać w pełnych detalach. No rozdzielczość, tak jak mówię, nie była tutaj dla mnie akurat priorytetem, tylko właśnie detale. I powiem wam, że z czasem zaczęło się to powoli zmieniać i widzę teraz na przykład, jak wychodzi gra, która ma dwa tryby, no to wolę jednak wybrać ten tryb, który ma 60 klatek, niż ten, który ma lepszą oprawę. I łapię się na tym wielokrotnie. Oczywiście włączę sobie ten tryb wysokiej jakości, popodziwiam, jak to wygląda i powiem fajnie, chciałbym w to zagrać, ale jednak dla mnie priorytetem jest płynność. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest 60 klatek i tryb jakości.
Ale musimy jeszcze na to chwilkę poczekać, zresztą jeden z newsów dzisiaj będzie tego też dotyczył. Chciałbym was też zainteresować ciekawą grą. Ja na tą grę wpadłem absolutnie przypadkowo, przeglądając jakieś nowe trailery. Jest to, słuchajcie, gra się nazywa Neo Berlin 2087, co można powiedzieć, że troszkę nawiązuje do Cyberpunka 2077, ale dzieje się, tak jak tutaj z tego trailera możemy wywnioskować, jest to gra cyberpunkowa dziejąca się w Berlinie. Fajne, bo gra oferuje dwa tryby, i tryb pierwszoosobowy, i tryb trzecioosobowy. Jest dużo strzelania, wygląda to naprawdę dobrze. Ciekawi mnie, jak tutaj zostanie to przyjęte, bo gra naprawdę wygląda mega fajnie, troszkę mi przypominała też Syndicata miejscami. Bohater może trochę ma twarz niewyjściową i coś mu się tam z twarzą stało, ale to nie jest ważne. Natomiast sama rozgrywka mocno, wydaje mi się, nawiązuje do Cyberpunka. Ciągły deszcz, wiecie, neony, latające samochody, w ogóle taki, no bardzo, bardzo taki cyberpunkowy klimacik. I powiem wam, że naprawdę jestem tą grą zainteresowany, bo ten trailer wygląda naprawdę soczyście i smakowicie i chętnie go sprawdzę. Twórcy też zapowiadają, że będą tutaj mechaniki troszkę wzorowane na serii Deus Ex, czyli będziemy mieli jakieś tam elementy RPG i elementy przygodowe. Także jest to tytuł, który myślę warto gdzieś sobie tam zakodować, że może to być naprawdę fajna gierka. Możliwe, że na Gamescomie zobaczymy jakieś pierwsze dłuższe gameplaye, bo ten trailer, który tutaj pokazano, dwuminutowy, no to jest wiadomo, tak zmontowany, żeby pokazać najfajniejsze rzeczy, ale miejmy nadzieję, że coś tam na Gamescomie nowego zobaczymy. Jeszcze tylko zerknę, robi to jakieś studio Elysium Game Studio i chyba to jest ich jedyna gra. Chyba tak, przynajmniej na Steamie tak to wygląda. Ciekawi mnie oczywiście, gdzie ta firma, czy firma jest niemiecka, prawdopodobnie tak, ale też jestem ciekawy. No powiem wam, że warto sobie odwiedzić, no widzę, że strona tak działa, no nie, działa, myślałem, że nie działa. No tak, studio się znajduje w Berlinie, także niemiecka gra. Rzadko mamy okazję pograć w jakiś, tak wiem, Gothic, spoko, ale takie, w takie cyberpunkowe gry to rzadko od Niemców idą. No a Niemcy, wiecie, mają takie, są tacy solidni, także myślę, że ten Neo Berlin będzie solidny jak Mercedes. Nie, że będzie miał przerdzewiałe progi i się rozleci, tylko będzie naprawdę grą solidną. Chociaż wygląd bohatera, no, mogliby zmienić. Wygląda, jakby miał jakąś dziwną chorobę. A skoro jesteśmy, już mówiłem wcześniej na temat tego ray tracingu i 60 klatek, wyciekła specyfikacja PlayStation 5, która ma być mocniejszą, znaczy na razie traktujmy to oczywiście jako plotkę, ma być mocniejszą platformą, no dosyć sporo, tak jak tutaj zapowiadają, niemal dwukrotnie mocniejszą od PlayStation 5. I powiem wam tak, niektórzy mówią, że właśnie tutaj problem jest taki, że to ray tracing, ja myślę, że tutaj nie leży głównie ten ray tracing. Ja myślę, że głównie ta moc będzie potrzebna, żeby uruchamiać gry na Unreal Engine 5. Dlaczego tak twierdzę? Bo dzisiaj pojawi się recenzja jednej z pierwszych gier AAA na Unreal Engine 5 i widzę, że ta gra, jeżeli chodzi o wizualia, to raczej względem tego, co możemy zobaczyć na PC-tach, nie ma absolutnie do PC-towej wersji startu. Przypomina mi to wersję, pamiętam, Far Cry'a, która pojawiła się na PC-cie i pojawiła się też na PlayStation 3. Niby tu i tu Far Cry, ale jednak ta wersja na PC-cie wyglądała o wiele bardziej zjawiskowo i tutaj mamy podobnie. I ja nie sądzę, że tutaj chodzi o ten ray tracing i 60 klatek, ale bardziej chodzi według mnie Sony o to, aby gry na Unreal Engine 5 działały po prostu szybciej. I dwa razy większa prędkość, no to naprawdę powiem wam, że jest spory krok do przodu. Nie to, że PlayStation 5 jest słaba, bo w mojej opinii jest dobra, natomiast chciałbym jednej rzeczy, jeżeli już wyjdzie wersja na PlayStation 5, wyjdzie nowa wersja PlayStation 5, żeby wszyscy deweloperzy wzięli się do roboty i te wszystkie gry, które miały tryby, jakość, wydajność, zrobili coś takiego, żeby na PlayStation 5 Pro gry działały w maksymalnej, znaczy w 60 klatkach i w maksymalnej jakości. To jest moje marzenie, żeby tak się stało i może tak się stanie, nie twierdzę, że tego typu rzeczy się
nie pojawią. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o nowości. Nie za wiele dzisiaj nowości. W zasadzie tylko ten Berlin, Spider-Man, Call of Duty, Assassin's Creed Mirage i PlayStation 5 Pro. Co nowego u mnie? Słuchajcie, już w tym tygodniu obiecuję, na pewno pojawi się recenzja Cyberpunk 2077 Rafała Kosika bez przypadku. Już w zasadzie jestem przy samym końcu. Troszkę nie miałem w tym tygodniu czasu, żeby poczytać z tego względu, że robiłem jeszcze recenzję. A skoro jesteśmy przy recenzji, prawdopodobnie ten NR Flash wleciał wcześniej, bo tak naprawdę jeszcze potwierdzam ten czas, kiedy schodzi embargo, ale jeżeli, bo tam jest to tak dziwnie napisane, ale myślę, że koło 17 dzisiaj będziecie mogli obejrzeć recenzję Immortals of Avum, czyli pierwszej tak naprawdę dużej gry AAA na Unreal Engine 5 w wersji na PlayStation 5. Jest to tak zwany Magical Shooter, czyli można powiedzieć Doom zamiast z pistoletami, to z magią. Zaraz będę siadał i będę ten materiał dla Was montował i będzie on dzisiaj do obejrzenia. Myślę, że koło 17, dlatego ten NR Flash wleciał wcześniej. Dobra, co w tym tygodniu planuję, słuchajcie? Dobra wieść jest taka, że przyszedł mi kabel od Jaguara i mogę zgrać resztę materiału z Raymana, także pewnie jutro zacznę montować materiał o Raymanie. Wreszcie pojawi się pierwszy materiał nie mojego autorstwa. Bartek Jakubczyk zrobił materiał o Tekenie 8. Uznałem, że ma to sens, ponieważ ja nie jestem specjalistą ani specem od Tekena, tak jak Bart. A Bart spotkał się też z jakimiś czołowymi graczami w Polsce, zrobił z nimi jakieś tam wywiady, także ten materiał dzisiaj właśnie go wrzuca do mnie na serwer, ale ja jeszcze go nie widziałem, także na pewno ten materiał w tym tygodniu wleci, abyście mogli sobie zobaczyć taki, powiedzmy, spojrzenie na Tekena okiem profesjonalistów. Nie twierdzę, że recenzja się Tekena 8 nie pojawi, aczkolwiek musicie tutaj pamiętać, że ja jestem totalnym lajkonikiem, jeżeli chodzi o, i proszę mnie nie poprawiać, że laikiem, bo w szkole zawsze byłem prymasem, natomiast zawsze ten Tekken to jest, ja jestem takim trochę maszerem, także ja jestem tutaj takim no średnio takim osobą godną zaufania, jeżeli chodzi o recenzję Tekkena, ale postaram się dla Was tą recenzję zrobić, jeżeli Tekken wyjdzie. Aczkolwiek wiem, że zawsze jest sporo negatywnych, pamiętam jak zrobiłem recenzję Dragon Balla jakiejś gry, Xenoverse chyba dwójki, i zrobiłem to z pozycji osoby, która zupełnie się na tym nie zna i było sporo negatywnych komentarzy, dlaczego robię recenzję, skoro się na niej nie znam, chociaż na samym początku recenzji wyraźnie powiedziałem, że ja się na tym zupełnie nie znam. No, także przeglądam, słuchajcie, moje starsze filmy na YouTubie i widzę, że ostatnie Zagrajmy w Krapa zbliża się do 100 tysięcy wyświetleń, a to oznacza, że prawdopodobnie w tym tygodniu zacznę robić kolejne Zagrajmy w Krapa. Ja sobie zrobiłem taki ostatnio taki mój prywatne założenie, że w momencie, kiedy Zagrajmy w Krapa dobija do 100 tysięcy wyświetleń, to ja robię kolejny odcinek. To mi daje taki troszkę czas na to, żeby sobie przygotować. W każdym razie będę robił prawdopodobnie w tym tygodniu, jeżeli tylko pozwoli mi na to pogoda, nie będzie cholernie gorąco, będę może nie montował, ale zacznę już powoli sobie skrobać kolejne Zagrajmy w Krapa, także możecie wyczekiwać już tego niedługo. Czy jeszcze coś planuję w tym tygodniu? Już Wam mówię. Zastanawiam się, czy jeszcze coś tam było. Myślę też nad jakąś recenzją po latach, ale tak jak mówię, w tym tygodniu już jak widzicie dosyć dużo tych materiałów, więc nie wiem, czy uda mi się to zrobić, aczkolwiek jakąś tam recenzję z PlayStation 4, jakieś gierki planuję, bo ostatnio miałem ochotę sobie zagrać w jakieś tam tytuły starsze. Aczkolwiek jeżeli będę robił w tym tygodniu Krapa, to na pewno w przyszłym tygodniu dopiero wleci recenzja po latach. Także w tym tygodniu minimalnie 3 filmów możecie się spodziewać. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o ten tydzień. Przypominam, że oglądamy sobie... widzicie, jutro... właśnie dostałem odpowiedź. Słuchajcie, jutro schodzi dopiero embargo na Immortals of Avum o 6 rano. Ja ustawię ten premierę tego filmu na 6 rano, chociaż nie wiem, czy jest to dobry pomysł. Pewnie nie, chyba jednak przeniosę to troszkę później.
Natomiast jutro, dopiero jutro. Dziwne, myślałem, że dzisiaj dobrze, bo już miałem ten film dzisiaj wrzucić i wiecie, bym potem płacił $1 miliard. Dobra, dostałem informację. Także dzisiaj nie oczekujcie Eivum. Także ten NR Flash wlatuje w takim razie na godzinę 17, czyli tak jak standardowo. Dobra, przypominam, że oglądamy wspólnie NR Flasha, jeżeli mi nic nie wypadnie, bo ostatnio byłem, ale czasami jest tak, że mi wypada. Wspólnie oglądamy NR Flasha dzisiaj o godzinie 20 na kanale Discord. Ostatnio miałem nie być, ale byłem, niestety u mnie to jest płynne, czasami mogę, czasami nie mogę, to wszystko zależy od tego, ile mam pracy i nad czym aktualnie siedzę i czy w ogóle jestem w domu, ale mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się wbić o 20 na kanał Discord i z wami wspólnie pooglądać najnowszy NR Flash. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj. Z drugiej strony znajdziesz filmy wygenerowane przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki w opisie.